Rumi Garbarnię udało nam się pokonać, ale z Pogodą już wygrać się nie udało. Czy ty pamiętasz w ogóle takie spotkanie, w czymś podobnym brałeś udział, czy po raz pierwszy w twojej karierze coś takiego się wydarzyło? Zdecydowanie po raz pierwszy coś takiego przeżyłem, taki grat. Także no, na pewno ciekawe doświadczenie, szkoda, że nie udało się tego meczu dokończyć, no ale tak bywa, z naturą się nie wygra. W tych pierwszych minutach był też grat bramek i ta twoja bramka tak w stylu takiego huraganu, bo mocno tam popędziłeś tą prawą stronę i chyba jedna z twoich ładniejszych bramek. No na pewno, gdzieś bramki, które strzelam, są to zazwyczaj bramki z pola karnego. Tutaj zabrałem się praktycznie od połowy, minąłem jednego obrońcę, drugiego i udało się zakończyć bramką, także no na pewno jedna z ładniejszych bramek. Bramka ze Śląskiem, bramka z Widzewem, dwa trafienia przeciwko Garbarni. Czujesz się na razie takim małym wygranym już tego okresu przygotowawczego i czy miałeś podobny start w poprzednich latach? Nie, na pewno przede wszystkim nie czuję się wygrany, bo tutaj staram się pracować ciężko każdego dnia i każdego dnia podnosić swoje umiejętności i coraz lepiej rozumieć tę taktykę i to, co trener nam każe, to co trener nam przekazuje, także tutaj w żadnym wypadku nie czuję się żadnym wygranym. Robię to, co muszę, to, co potrafię i cieszę się, że tak dobrze zacząłem. Tak naprawdę chyba nie miałem jeszcze tak dobrego startu przygotowań w żadnej drużynie, także bardzo się cieszę, że jest ta forma. Tak z waszej perspektywy piłkarzy wygląda rozumienie właśnie tego, co trener wam przedstawia, bo już w meczu z Widzewem było widać takie zalążki, było kilka składnych akcji i dziś chyba to potwierdziliście, bo ta gra, pomimo że trener nie jest tutaj długo, chyba coraz bardziej lepiej się zazębia. Tak, no zdecydowanie, tylko też trzeba wziąć pod uwagę to, że cały czas gramy gdzieś tam mieszanymi jedenastkami i są też nowi zawodnicy, są też młodzi, którzy czasami mają tą jedną jednostkę treningową i już muszą coś po prostu wnieść do gry, także tutaj na pewno jesteśmy na dobrej drodze i ciężko pracujemy, żeby jak najlepiej przygotować się do pierwszego meczu. Ten najtrudniejszy tydzień przygotowań za wami, bo miał on miejsce w ubiegłym tygodniu, w tym tak powoli schodzicie z obciążeń, czy nogi już to czują, czy cały czas są ciężkie? Myślę, że to też jest kwestia regeneracji, ale na pewno poprzedni tydzień był ciężki, ten już jest troszkę lżejszy, ale gdzieś tam jeszcze tej świeżości nie ma. Myślę, że im bliżej startu sezonu te nogi będą coraz lepiej przygotowany do pierwszego meczu i tego się trzymamy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.